czy kiedykolwiek urwał ci się film? Tak, i było to w Gruzji. Było to w Gruzji, ponieważ jestem... Właściwie jestem osobą, jak trochę jak dzieci w piaskownicy. One się świetnie bawią cały dzień, a przecież alkoholu nie piją, prawda? I tak samo jest również ze mną. Ja się potrafię świetnie bawić, mogę na stole tańczyć, ale było fajne towarzystwo, mi jest alkohol niepotrzebny. Ale kiedy w 1987 roku pierwszy raz pojechałam do Gruzji, no to tam były te gruzińskie toasty i te toasty trzeba było, prawda, tym czerwonym wingnem wspaniałym, prawda, wznieść i tak wypić. No i rzeczywiście to był ten moment, kiedy... Jak wypiłam? A to tak, ale to było cudowne. Znaczy ja wypiłam i to chyba nie było wtedy wino, tylko to była gruzińska czacza, czyli 70%, taka cudna wódka z winogron. W ogóle rewelacja, żadne antybiotyki, naprawdę to tak ładnie na czczu. Ja nie mówię, żeby to coś, jakieś promocje robić, ale to parę moich koleżanek, wspaniałych wokalistek, operowych nawet, uratowałam przed antybiotykami.